pierwszą reakcją był płacz, ale był straszny płacz, po prostu lament przez 2 tygodnie. Padła konkretna oferta i trzeba było podjąć decyzję, też byliśmy akurat na wyjeździe sylwestrowym. Wróciliśmy, dosłownie w ciągu 3 dni okazało się, że dobra, Krzysiek podpisuje i przenosimy. Nie wiem tak naprawdę, czego się spodziewaliśmy, tak? To też trzeba podkreślić, ale na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni. I jeśli chodzi o życie, jest to bardzo wygodne, życie tam na miejscu. Tamta jego popularność jest też zupełnie inna. Podbiega pani, nie wiem, w wieku naszych mam, jest rozhisteryzowana, krzyczy na cały głos, macha rękami, że zobaczyła Krzyśka, tutaj jakieś, nie wiem, podpisy, tu zdjęcia, ale z wszystkimi zawodnikami to po prostu tak wygląda, że dla nich oni są faktycznie jakimiś takimi bogami. Na meczu była też podczas rozgrzewki, ja się rozgrzewałem, skupiony byłem, to już było końcóweczka, sama już chyba powoli schodziłem do szatni i nagle już schodzę i słyszę, ktoś mi krzyczy: pozdrowienia! I tak się zdziwiłem, o co chodzi. Później mówię: pozdrowienia i powodzenia! I to było takie, widać było, że się nauczył na pamięć zwrotu, ale było to bardzo miłe, tak, bo starają się właśnie takimi małymi rzeczami umilić. Czy jak ja przychodzę na przykład na stadion w trakcie meczu, czy jest to w ciągu dnia, bo czasami w Japonii nawet o 13 grają, mało piłkarska godzina, albo wieczorami, to nie wiem, znajomi naszego tłumacza, albo po prostu osoby wokół, to w zależności właśnie od pory dnia, to odpowiednio powiedzą: dzień dobry, dobry wieczór po polsku. Właśnie tak pokazując, że chcą też zrobić wszystko, żebyśmy my się tam czuli jak najlepiej, jak najbardziej w domu. Wracałam ze znajomymi, też z Bartkiem Babiarzem, z naszym ligowcem, jego żoną. Wracaliśmy i w całej tej rozpaczy właśnie jednym z powodów było to, co ja tam będę robiła. No i właśnie oni podrzucili pomysł: a napisz bloga, przecież teraz wszyscy blogi piszą. Mówię: ale o czym ja tam będę pisała na blogu o Japonii? No ale stwierdziliśmy właśnie, że pomysł fajny. Kultura jest znacznie różniąca się od naszej, więc tak naprawdę zawsze jest o czym pisać. Czy właśnie nie wiem, o przebieralni, w której kobiety zakładają jakieś takie worki na głowę, żeby makijażem nie ubrudzić ubrań, czy właśnie o kuchni. Ciekawe jest, że nawet Japończycy go czytają. Oczywiście tak. Nie czytają go po polsku, tylko używają translatora i to jest takie bardzo... Może ogólny kontekst, miejsce, gdzie była, co zrobiła, to kojarzą, ale w jaki sposób i znaczy ich przede wszystkim interesuje, są takie właśnie sygnały, że ich interesuje to, w jaki sposób my, jako Europejczycy, jako osoby przyjezdne, odbieramy ich kraj i to, co widzimy. I dlatego właśnie wchodzą, bo są zainteresowani, w jaki sposób my to odbieramy. Idąc do sklepu robić zakupy, takie zwykłe, spożywcze, żeby ugotować coś w domu, do teraz, po 2 latach już w zasadzie, zdarza się, że kupimy niekoniecznie to, co byśmy chcieli. To Natalia miała przygodę. Ja mam kilka przygód tak naprawdę. Po olej chyba. Poszłam po olej, zrobiliśmy jajka na occie. Poszłam po... I kupiła ocet, tak. Poszłam po mleko, wróciłam z jakąś maślanką, czyli w stylu maślanki. Robiliśmy burrito, to kupiliśmy taką słodką fasolę, której oni używają do ciastek, do deserów. Tak. Problemem było to, że to wszystko tam jest opakowane. A oczywiście na opakowaniach nie ma niczego, nawet w naszych literkach, wszystko jest w tych znaczkach ichniejszych, których no my niestety nie potrafimy czytać. Gdzieś tam jakieś takie podstawowe typu exit, typu tak, pan od kablówki tłumaczył mi, jak wygląda znaczek i łaty, żebym wiedziała, szukając po programie, gdzie sobie zobaczę mecz wyjazdowy i tak dalej, ale tak, żeby coś przeczytać, to raczej bez szans. Kwestia niesubordynacji, taka ciekawostka, bo były 2 takie sytuacje w drużynie chyba, gdzie ktoś tam coś miał za uszami. To u Japończyków jest taki zwyczaj, że żeby tak jakby się oczyścić, przeprosić za te nieprzyjemne sytuacje i właśnie no, nie trzymanie się tych reguł, muszą zgolić głowę. Tak, jest to takie jakby takie troszeczkę oczyszczenie, taki nowy początek, tak? Że te włosy od nowa muszą odrosnąć i to jest taki nowy start. Nie ma, właściwie bardzo rzadko jest coś takiego jak kara finansowa, to zdarza się oczywiście, no, ale to nie jest jakby, to nie to uderza najbardziej w zawodnika. W Japończyka uderza to, że musi zgolić włosy, że musi pokajać się tam kilka razy przed wszystkimi, oczywiście wychodzi na środek, przeprasza wszystkich, tak? Naprawdę, jeśli chodzi o Japonię, każdemu polecam, jeśli będzie miał możliwość, już nie mówię na urlop, żeby poznać to miejsce. Jest to jakaś obawa, kiedy się słyszy, że taki kierunek, że trzeba tyle kilometrów pokonać, ale patrząc później długofalowo, naprawdę warto.